Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Crysis. I moi drodzy, tak powiem wam, w tym odcinku zajmiemy się już oczywiście kolejnym już etapem poziomu, czyli już pójdziemy dalej. Ja powiem wam tak, ja sobie tutaj no znowu ściągnąłem save'a, żeby było łatwiej, bo ja z tym pająkiem bym nie dał za pieruna rady, żeby go zabić, żeby było jak najlepiej, co nie? I ja sobie tutaj ściągnąłem kolejny już etap do save'a i moi drodzy, wybaczcie, że tak robię, no ale powiem wam, że no z tym pająkiem to ciężko, jak ja ledwo radę dałem z... Nie wiem, jakie tu jeszcze bossy były takie trudniejsze, no nie pamiętam już teraz w sumie, bo to już powiem wam, tej gry dobrze się jeszcze nie zna, co nie? Jakie tu jeszcze bossy występowały, ale chyba jeszcze jakieś trudniejsze były. No i właśnie w tym odcinku od tego miejsca zaczniemy. I cóż. No i zaczynamy. Dobrze, jesteśmy dalej już. O ja nie mogę. Nie gadajcie, że ja będę musiał. Dobra, okej. Aha, okej, dobra, już wiem jak to trzeba sterować tym czymś. Tylko gdzie mam lecieć? We're airlifting troops for evac to the USS Constitution. You got a visual on those friendlies up ahead? Roger. Good, now stick with them. They'll guide you through the valley. Stay with us, Nomad. We got a squad of Marines under attack at the camp ahead. Moving in to extract. F-36 escorts are airborne and inbound. Nie, powiem wam, że łatwo się tak steruje. Tylko żeby nie pierdyknąć tu gdzieś. Gra zapisana, świetnie. Tu już my praktycznie jesteśmy na miejscu. Powiem wam, easy się tutaj. Kurde, ja nie wiem, czy on... Ja pierdzielę. Ja cię kręcę, no nie wierzę w to. Uff, dzięki Bogu, udało się. O, ja cię kręcę. Dobrze, damy radę, spokojnie. Czy jest jakieś powiadomienie, czy ten... O, ja cię kręcę, co tu się dzieje? Ja cię kręcę. Ja
Nie! Co ja zrobiłem? What the fuck? Ej, kurs. Dobra, mój błąd. Co jest? What the fuck? Ej, co jest? What the fuck? No co jest? Ja cię kręcę. Nomad, we have a VTOL extracting wounded in the valley ahead. Provide aerial support. Over. Copy, command. This is Vulture 2-0. Requesting immediate air support. Hang in there, Vulture. I'm on my way. Nie! No ja pierdzielę! Co jest tym czymś? Jezu! Masakra. No ja cię kręcę. Nie ma innej drogi tu. No tu jest masakra jakaś. To jest jakaś masakra, Holender. No! Nie! Ja pierdzielę! Copy 2-0, 1865, get down there and make the pickup. Nomad, patrol the skies. Co jest? Nomad, give us cover. Ja cię... Stój! Ja pierdzielę, no co za gówniany samolot. Ja pierdzielę. Ja cię kręcę. I co, uważaj na te gówniane wpieruny te. Cholera. No ja cię kręcę. To jest takie głupie. Bez kitu. Czekajcie. Jak to przejść? Cholera jasna. Ja nie rozumiem tego, powiem wam szczerze teraz. Bez kitu. No nie, kurde, no co za gówno. No ja pierdzielę. Tak nie powinno być. No ja cię kręcę, no ja pierdziulę. No, co za gówno? Ja pierdzielę. Ja nie wiem, ja nie ogarniam pojąć tego, szczerze. No nie! I znowu pierdutnie. No ja nie mogę. Ja cię kręcę. Co za gówno. Bez kitu. Ja nie mogę z tym czymś. Boże. Boże. Co ja zrobiłem teraz? No nie! Nie wciąg... Co za gówno! Kurde no! Ja pierdzielę! Nie tu! Nie mogę już z tym. Kurde no. Ja pierdzielę. Jezu, masakra jakaś. Nie wciągaj mnie.
What the fuck? Ja nie ogarniam tego. Bez kitu. Ale ja nie mogę. Nie ogarniam tego samolotu. Ja pierdzielę. Ja nie ogarniam tego samolotu. Ja nie mogę. To za głupi helikopter. Tego nie da się przejść w ogóle. Ja pierdzielę. Co za gówno, Jezu. Nie widziałem gorszego gówna niż to. Bez kitu. Jezu. Ja pierdzielę, czekajcie. O, ja cię kręcę. Gówno, no gówno, no normalnie gówno to jest. Tu nie gra, tylko gówno z tym helikopterem. No jak ja mam tu przejść, te gówno? No ja pierdzielę, ja nie wiem. To jest takie gówno, że... Masakra. No gówno, no gówno! No i pierdutnie zaraz. No i żebym się zaciął, ja pierdzielę. No nie! Ja pierdzielę! Dobra, okej, okay, jestem z powrotem. Wybaczcie, że tak nie mówiłem, że zaraz się widzimy, co nie, że po przerwie. Ale ja się wkurzyłem, powiem wam, z tym helikopterem nie na żart w tej chwili, powiem wam. Powiem, to jest masakryczne. Ja sobie tu kolejny save ściągnąłem, to nie jest koniec gry, nie. Mam nadzieję, że damy radę teraz. Coś... Ktoś wybaczy. Dobra. How'd I do? We're still alive, Lieutenant. I'd say you did good. That before we brought it on board. Nomad, the Admiral wants to see you down in CDC. That video feed you sent back's causing a bit of a stir. Better get down there. Now. You go on. I'll see you later. Okay. Dobra, to lecimy. Za który nam iść? The Admiral's waiting. Glad you made it, Psycho. Where you been? Believe me if I told you, mate. I spoke to Prophet. I think he's really losing it. Whatever happened inside that sphere shook him up. It's all about going back to the island.
Helena thinks she's figured out how these things communicate. Electrical signals or something. She reckons she can mimic their communications so we can fry their circuits. Sounds like a long shot if you ask me. Kurde, ale że... Ja pierdzielę, no nie! Się zablokowałem, ja... No kurde no, ludzie! Dobra, czekajcie, czytajmy grę! Się zablokowałem i... Nie... Kurde no, ludzie, nie zrobiłem szybkiego save'a. O ja pierdzielę. Dobra, tak, chcę wczytać tę grę. Admiral's waiting. Glad you made it, Psycho. Where have you been? Wouldn't believe me if I told you that. Spoke to Prophet. I think he's really losing it. Whatever happened inside that sphere shook him up. It's all about going back to the island. Helena thinks she's figured out how these things communicate. Dobra, okay. She reckons she can mimic their communications so we can fry their circuits. Sounds like a long shot, you ask me. Ensign Montfort, please go to engineering. Ensign Montfort, please go to engineering. Dobra, okay. No nie! Głupie dzięki! Cholera, już! Spokój się! Spokój się, panie! Jezu, daleko jeszcze. Elo, się Mandero. Fajna ta gra jest. Elo. Cześć. Gdzie mam iść? Halo. What? No szybciej gadajta, ja pięciele. Wypuścicie mnie? Cholera, nie tędy, kurde, serio. Ja cię kręcę, tędy. Dobra. It's an infestation. No man, you did a fine job out there, son. Thanks to your video feed, the Joint Chiefs have recommended a nuclear assault. As soon as I get final confirmation from the White House, we'll reduce these bastards to dust. Admiral, we shouldn't rush into any decisions here. We need time to explore other alternatives. You want to second guess the President? The Joint Chiefs? I'm not sure you understand the gravity of the situation, Doctor. Just over a week ago, military intel sats detected abnormal heat signatures from that island. At first, we suspected the Koreans were testing nukes. CIA and NSA got word. It gets better. 4 days ago, NASA picked up a high-frequency signal emanating from the center of the mountain. The beacon is directed at a star, somewhere in Galaxy M33. It's almost 4 million light-years away. It could be a distress signal. A call for help. You said the samples you found were millions of years old. That's true. But this technology is so advanced, it can't be terrestrial. What if they were stranded here, and now they're calling for help? Whatever they are, wherever they're from, we need to act quickly. I have planes armed with nuclear missiles on standby. With respect, sir, there's no guarantee a missile will even reach their defensive perimeter. You want guarantees, buy a toaster. I'm not gonna sit around and hypothesize while the safety of our planet is at stake. This is ridiculous. Those things have drained every power source they've come into contact with. The whole mountain is one giant power sink. Look at the schematic. This energy source runs through the entire structure of the mountain. Look at the shape of it.
compare it to the creature we brought on board. My guess is, this thing's biological. A living entity that feeds on power. We can't predict what will happen if we use nuclear weapons against it. You care to predict what will happen if we don't? I think there's another way. I just need more time. There is no more time, Doctor. Sir, we just lost contact with the USS Lexington. I want all non-critical personnel out of here right now. I'll be in the armory. Come find me when you're through with this asshole. That means you too, Lieutenant. I said, get out! Dobra, już! I saw your seal heading down to the armory. Probably waiting for you, sir. Looking for the armory? Down the corridor, take a right. Lieutenant Chapman, please hold engineering. Lieutenant Chapman, please hold engineering. I heard what you did for Keegan's men. Word is, you guys were inside that sphere. Man, those nano suits are something else. Yeah, I ran some preliminary tests. Nomad, you made it. Hey, Nomad. Right, mate. Dashed. I've still got no idea how you rigged these weapons, boss. We don't understand it either. The firing mechanism is quite complex. It would take us weeks to reverse engineer it. We managed to modify them in the field. You even integrated the power source with your nanos. Yes, I'm a natural. To put it mildly. Okay, your suit should be fully operational with a few minor enhancements. I've diverted extra power to your hydro thrusters as requested. You're good to go, Major. Dr. Gillespie, I need to run some tests on Nomad's nanosuit. I was told... Dobra. Take a seat, Lieutenant. We're anxious to retrieve the environmental data from your suit's recording. Hey, boss. Where you going? I'm gonna finish this. I reckon nuking the entire island is about as final as it gets. What Admiral Morrison does is not my concern. This nuke won't even scratch the surface. Prophet, wait! So, what can I do for you, Doctor? I've identified a signal pattern used by these creatures when they recharge. I think it makes them susceptible to an energy overload. Is there any way to transmit one of their signals via the nanosuit? Shouldn't be a problem. Let me see what I can do. What if I need to alter the frequency remotely? Fairly straightforward. You can send signals from any computer with a wireless connection. That should leave you room to experiment. What exactly are you guys doing to me? If my theory is correct, you'll be a walking weapon to fight these things. And if your theory's wrong? We'd better pray Morrison knows what he's doing. Dr. Rosenthal, report to the bridge. Dr. Rosenthal to the bridge immediately. You shouldn't keep the Admiral waiting, Doctor. I can finish up here. Okay. Nomad, meet me up at the fridge as soon as you're ready. Okay. Pretty girl. Not many of those in my field. If I were 10 years... Hey, zostaw ją! Ah, there she is. Put her on the rack over there. Yup. What the hell? Co to jest? Prototype attack cannon designed to be used in conjunction with the nanos. We're still experimenting. Ja cię kręcę. It fires a projectile tactical nuke. Works like a grenade launcher, but with a lot more bang for your buck. Whatever will they think of next? Can I try it out? No. Well, I think we're done here, Lieutenant. I'll leave it to Dr. Rosenthal to fine-tune your transmitter. Thanks, Doc. No problem. You better get up to the bridge. The Admiral isn't known for his patience. Okay. A jak se kurde, dobra, idziemy dalej. Co? Czego? Dobra! Okej. Kurde, nie tędy. Ja cię kręcę. A, tak jak wracaliśmy, okej. Go easy on that thing. It's volatile. Man, this is Admiral Morrison. A few moments ago I received authorization from the President
to launch a limited nuclear strike against the hostiles on the island. Obviously, the decision to use nuclear force is a very serious one. We are still unsure of the exact nature of our opposition. But based on intel gathered by our special ops team, we believe our planet is facing an imminent and very real threat. Whatever happens in the next few minutes, I know that each one of you will perform your duty with honor and professionalism. Tutaj? Now I need you all to report to your battle stations and brace for impact. Let's take the fight to them, boys. All special ops personnel report to the bridge immediately. Ale ja jestem już na mostku. Halo. Czekajcie, nie ta droga? What the hell? Czy co? Nie ta droga. What? Ja cię kręcę, no ja nie wiem jak tam. Tutaj. Dobra. Idę! Halo, panie. Idę, żeż. Tylko nie wiem, czy to tutaj. Serio tutaj? Jak? Crazy bastard just signed his own death warrant. About time, Lieutenant. We're almost ready to launch. That major of yours just went AWOL, raided the armory, took a VTOL, and headed back to the island. Rocket's going back there? You have to delay the launch. He made his choice, Lieutenant. Kurde, dźwięki są masakryczne. Bez kitu. Exactly what they want. What if we're playing into their hands? I don't have time for what ifs, Doctor. The Pentagon has authorized the use of nuclear force. I have my orders. Constitution Command, this is Marauder 1. We've got locked. Approaching critical range. Stand by. We're ready, sir. What if you're wrong? Can you live with the consequences? Aye, aye, sir. Marauder 1, this is Constitution Command. That's a green light. Deliver the payload. Over. I hope you're right about this. You, me, and the rest of the planet. Wow, nieźle. O kurde! I think we just made it strong. Sir, we've got multiple contacts in the 8. No, 12. Oh shit! Everybody down! Ja pierdzielę. To nieźle, powiem wam. Ja cię kręcę. Ja pierdzielę.
Czekajcie. Jak mam to zniszczyć, cholera? Ja nie wiem, jak mam to kurde zaatakować. Ja cię kręcę. O ja pierdzielę. Ja cię pierdzielę. No ja nie mogę. Kurde. Ja nie wiem, jak mam stąd wyjść, cholera. Kurde, jak mam to zaatakować? Ja cię kręcę. Ja pierdzielę. Ja cię kręcę. Kurde, ja nie wiem, jaką stąd wyjść, cholera. Kurde. Nie wiem, no bez kitu, ja nie wiem, jaką stąd wyjść teraz. O Jezu, ja nie wiem. What the fuck? Ja się zbugowałem teraz. Ja pierdzielę. Gra mi się zbugowała. Świetnie. Co? Że co? Gdzie mam iść? Ja cię kręcę. Ja pierdziule. Nie wierzę w to, co ja tu widzę teraz. Ja pierdzielę. Kurde, nie tędy. Nie tędy, tylko tędy. Idziesz, panie. No idź, panie, idź, 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 panie, idź. No jedź. Ja pierdzielę. Kurde, nie mogłem. No kurde, i znowu, żem się... Ja... What the fuck? LOL, ja nie ogarniam tej gry. What the fuck? Bez kitu, ja nie ogarniam tej gry. Ja pierdzielę. No, bez kitu, nie ogarniam tej gry. Zapieruna. Aha, świetnie. Gdzie mam iść? Kurde, no pytanie. Ja cię kręcę. Ja nie wiem, gdzie mam iść. No ludzie, ja nie wiem, gdzie mam iść. Ja pierdzielę. Ja nie wiem. Ja nie wiem, gdzie mam iść, bez kitu. Ja pierdzielę. Nie wiem, bez kitu, ja nie wiem, gdzie mam iść, cholera. Czekajcie, tu coś mam. No bez kitu, ja nie wiem, gdzie mam iść teraz, cholera. No tu się zbugowało, cholerstwo.
Ja pierdzielę! Bez kitu! Kurde, masakra jakaś. Czekajcie, znajdziesz mi jakoś broń, cholera. Ja nie wiem, co mam tu zrobić. Musisz ze wszystkich sił bronić, dziadku. Dobra, fajnie, ale jak mam to przejść, cholera? No to jak to się nie da tym czymś atakować? Ludzie. Czekajcie, tu coś mam. Wyrzutnia rakiet. O, proszę, może to coś pomoże. Świetnie. Kurde, no nie. No nie. Kurde, no nie trafiłem, serio. Ja pier... What the fuck, no ludzie. Jezu, to jest takie głupie teraz się zrobiło. Bez kitu. Ja cię kręcę. Kurde, czekajcie, gdzie... Nie tędy idę. Cholera. Też nie tędy idę, no ludzie. Jak mam stąd wyjść, mam. O kurde, nie tędy, tylko tędy. Dobra, jeszcze raz. Ja chcę, żeby ta gra się nie bugowała mi teraz, cholera. Się wkurzę, jak mi się jeszcze raz buguje. Ona nie powinna tak mi się wariować. Ona tak mi nie powinna wariować, Holender jasny. No ludzie! Ty bilu, ty jeden. No co za... Ja pierdzielę. Idziesz, panie! Ja pierdzielę. No idziesz! Proszę tylko, żeby mi się nie zbugowała gra teraz. No ludzie! Teraz się No je... Się wkurzyłem teraz normalnie, bez kitu. Kurde, no ludzie, nie powinno tak być. No ludzie, no ja nie wiem. Ja nie wiem, jak mam kurde przejść to teraz. No ludzie. Tak nie po... Nie tędy droga znowuż też. Cholera. Się zaraz wkurzę. Kurde! Albo poczekać chwilę tutaj może. Ja, jeszcze raz spróbujmy może tam przejść. Może teraz nic nie będę wciskał, tylko on odejdzie do przodu. Nasz bohater, czyli Nomad. I zobaczymy. Bo ta gra się buguje mi teraz, bez kitu. Kurde, tak nie powinno być w sumie, moi drodzy. No leć! A, pierwszy jestem. Hi-hi. About time, Lieutenant. What's the problem, sir? We're almost ready to launch. That major of yours just went able. Dobra, szybciej. Took a VTOL. You got a problem? Headed back to the island. What is going back there? You have to delay the launch. He made his choice, Lieutenant. Admiral, what's I'm up? Begging you to reconsider. It's too much. Dobra, czekajcie, zobaczymy, czy mi się ta gra buguje. No ludzie, tak nie powinno być! Szlak mnie zaraz trafi! No i ja... To jest takie głupie teraz się zrobiło, moi drodzy, że... Nie wiem, co ja mam tu zrobić. No ludzie! Tak nie powinno być! No la pierdziele! No ja cię kręcę, nie wierzę w to. Co ja tu widzę? No ludzie! Ja pier... Ta gra się buguje! Cholerna! No teraz... A, bo... Kadzie, tu gdzieś broń powinna być, halo! Gdzie ta broń leży? Halo, halo! Czekajcie, bo coś tu przed chwilą widziałem. What the hell?
Czekajcie, zapisz grę. Czekajcie, to było zapisz grę, co nie? No ja pierdzielę, a broni nie mam. Ja cię kręcę. Ja pierdzielę. No ja nie wiem, jak mam z tym wyjść, cholera. Nie, bez kitu, nie wiem, jak stąd mam wyjść teraz. Tędy też się nie da. Tędy tylko da się, ale jak mam... Kurde. Jak mam tu wyjąć, ja nie wiem. Czy te drzwi wyłamują się? Ni cholery. Kurde! Co jest? Ja nie wiem, jak mam stąd wyjąć. Wyjść, bo nie wiem jak. No ja pierdzielę. No bez kitu, ja nie wiem, jak mam stąd wyjść, cholera, teraz. Gdzie to jest, to coś? Ja pierdzielę. Co jest? Ja cię kręcę, nie trafiłem, cholera. Świetnie! Poszedł! Ja cię kręcę, ja nie wiem, co mam tu zrobić! Oto jest moje pytanie, ja nie wiem, co mam tu zrobić przede wszystkim! Ni hu hu, nie wiem! To są jakieś bronie, cholera? No ja nie wiem, jak mam... Ja cię... No... Co to było? Ja nie wiem, jak mam to przejść. Ja cię kręcę. O Boże, ja nie wiem, co ja mam tu zrobić. To jest właśnie... Czekajcie, mam pomysła chyba. Czekajcie, zrobimy tak sobie, czekajcie. Ni hu hu. No ja cię kręcę. O ja pierdzielę. No ja bez kitu nie wiem, powiem wam, jak mam to przejść. Wiecie co, moi drodzy, widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. I tuż, cześć.